Siema, siemanko, dziś pokażemy wam na kanale Mariusz Woźniak. Proszę o slajma. Mamy takiego niebieskiego z taką ultrą i nawet jest taka jakby, jak to się nazywa, taką brzydką mordą. Ale tego ten jest taki zielony, brudny. Jest taki, w sumie on jest taki gumowaty, bo jak się go wyciągnie z tego, to jest naprawdę, naprawdę ciężko. I nawet się rwie. O, proszę o kolejnego slajma. Jest taki świecący w ciemności. O, jest ultra proszę na glitter. Glitter, takie coś. Mam mojego kolegę pomocnika Dominika. Proszę. On jest taki fajny, jak się włoży go pod jakiś ciem, to jest takie, w sumie takie coś. O, jest. O, dziękuję Dominik. No, spierdalaj ty. Jest taki nie gumowy, a jest miękki, powie Dominik. Tak. Dziękuję, następny slime. Następny slime, ten slime może być trochę inny. Ten jest troszkę małego. Jest taki... Weź to pudełeczko. Jest on, zmienia kolor w ciemno, w sumie pod wodą. Idziemy. Nie, on zmienia kolor przy cieple. Dobrze, zaraz wrócimy i wam pokażemy, jak to wygląda. Plastelinę. Okej, okay, proszę, tutaj widzimy właśnie. On na gazie zmienia kolor na żółty. Na żółty. On będzie teraz ciepły, włączymy już gaz. I idziemy do pokoju. Idziemy do pokoju teraz. Jest taki slime, jest taki żółto-pomarańczowy, taki. Tylko nie widać w kadrze, w sumie. Różowego nie da... Mamy jeszcze dwa, ale jeden się tak zaciasnął, że nie wolno. Okay, proszę o kolejnego slajma. Nie, drugiego. Dobra, jest taki twardy, daj mi to. Pudełeczko, to weź. Jest taka jakby z magnetyczną. Jest magnetyczna, nawet jest z firmy Austria. Proszę, macie? I jest taki kolor srebrny, czy złoty. Ciężko się rozciąga. Jest ciężko, bo on jest taki... Na początku go kupiłem. Rwie się. O, zobaczcie to, jak to wygląda. No. Takie coś. Te kamerki. Nawet się rwie, ale proszę o kolejnego slajma. Jest taki czerwony z brokatem. I z kuleczkami. I z kuleczkami brokatowymi. Proszę. Ja jeszcze pozbieram. W sumie to później to zbieramy. Jest taki fajny z kuleczkami żółtymi. Mój ulubiony slime to był kuleczki i ten właśnie... I jeszcze mamy taki ostatni, który się zapieczył, tylko pokażemy. Nie będziemy go otwierać nawet. Widzicie jak... Cicho? No jest taki fajny, taki miękki. Kurde, kuleczki poleciały. Okej, tam. Leci ci kolejna, dobra? Zaraz będziemy następny slime. Nie, jeszcze trochę. Bo jest taki i szalona. Dobra. Na ekranie widać kolejny slime. Proszę Natalia, przedstaw. Jest niebieski. Niebieski slime. Ale chyba on był już. No, był. Był, był. No. Był na początku. To jest już. Kurde, już jest, to jest koniec na filmiku. Pokażemy wam jeszcze jeden, ale tak. On jest zapieczony. No, on jest taki różowy, ultrapasjonalny, tylko taki sam jak niebieski, tylko niebieski jest bardziej ciągnutek. Idź do niego, otwórz. Nie mogę, nie da się, jest zasajęty. My zaraz wrócimy. Taki różowy, taki fioletowy jakby. Jest... Bardzo klejący był wcześniej. Pozbieram trochę z tego. Proszę, to jest do tego. Jest mega ciągnący.
glutek i naprawdę nie da się go tak. On w ogóle się rwie, Dominik. Patrz, Dominik. No, ciągnie się, ale jak mocno pociągniemy, to się rwie. Dziwne to jest. Ja polecam ze slajmowych Astry. W sumie nie z Astry, a pokażę wam najlepszy to jest tak. Był niebieski. Niebieski, taki glitter żółty, ten z kuleczkami jeszcze. I ten świecący. I ten zmieniany kolor. No i ten. Napiszcie w komentarzach, który slime najbardziej się wam podobał. Dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał Mariusza Woźniaka. Ja jestem, też mam kanał, nazywa się, może tutaj będzie na link pod w opisie. Mam na imię Natalia Bojak PE25. W sumie. Nie będę dawać całej nazwy, bo to jest za długie. To jest, możecie nawet wpisać Natalia Bojak tylko. No i wam, ale razem, bo to jest podróba. W sumie nie podróba, a to jest ciężko. No wiecie, jak to się działa. Kurde. Dobra, my dziękujemy z naszej strony. Przekazaliśmy wam wszystkie slime. I ja wam pokażę nas w moim kanale. Też taki. Pokażę wam później, jak wrócę do gniazda. Dobra, to pa!